Czy inni mogą mieć wpływ na naszą motywację? Jak najbardziej. Oczywiście warunek jest jeden, że należycie Państwo do osób, które mają w sobie bardzo silną potrzebę afiliacji. Ta potrzeba, która w języku polskim nazywana jest potrzebą przynależności, to potrzeba, która mówi o tym, że uwielbiamy być motywowani poprzez relacje z innymi osobami. No i spójrzmy teraz na ten aspekt w kontekście tego, jak inni mogą oddziaływać na naszą motywację. Po pierwsze, jeżeli stawiamy sobie cele, jeżeli chcemy być konsekwentni w realizacji celów, no to w pewnym momencie możemy potrzebować osób, które będą nas w tym procesie wspierały. W związku z tym informowanie o tym, co robimy, informowanie o tym, jaki mamy cel, może naturalnie spowodować, że chcąc nie chcąc, towarzyszący nam w trakcie realizacji tego celu ludzie będą wysyłali w naszą stronę bardzo dużo aktywności właśnie wspierających. Ale z drugiej strony, jeżeli należymy do osób, które mają gotowość do tego, żeby głosić wszem i wobec, to jest mój cel i nie wstydzę się tego, że będę go realizował, to ta przynależność i trochę strach przed tym, co ludzie powiedzą, jak nie zrealizuję tego celu, będzie działało na nas również bardzo motywująco. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę w kontekście oddziaływania innych na bardzo ciekawe badania, które zostały przeprowadzone na studentach. Są to badania prowadzone przez pana Kilduffa, który to próbował zidentyfikować, na ile świadomość tego, że mój rywal startuje w podobnych zawodach, mniej więcej w tym samym czasie, wpływa na to, że ja jestem w stanie dać siebie więcej na, akurat on badał biegi na 5 km. I co się okazało? Okazało się, że rywale mogą być bardzo motywujące do tego wysiłku, który moglibyśmy nazwać extra mile. Warunek jest jednak jeden. Definicją rywalizacji jest to, że powinniśmy współzawodniczyć z osobą, która jest mniej więcej na tym samym poziomie co my. Powinna istnieć pomiędzy nami jakaś relacja, co oczywiście nie oznacza, że musimy się lubić, natomiast powinniśmy przynajmniej być świadomi siebie. Osoby, których kariery śledzicie na Instagramie, na Facebooku, czytacie o tych osobach w gazetach, mogą być bardzo inspirujące, ale one nie spełniają kategorii tej bliskości relacji. Wy o nich wiecie, oni o was raczej nie. I trzecim kluczowym elementem związanym z tymi badaniami była powtarzalność rywalizacji. Jeżeli dzisiaj przegram, jutro mam szansę na wygranie z tobą, ale już sama świadomość, jak ci idzie, sama świadomość tego, że ty w tym samym czasie występujesz w podobnych zawodach albo przygotowujesz się do tych samych zawodach, w których będziemy razem startowali, działa bardzo mobilizująco. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, w jaki sposób potrzeba przynależności czy też oddziaływanie innych może wpływać na Waszą motywację, zapraszam bardzo serdecznie na stronę House of Skills. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału.